Panamera, Cayenne Panamera skończyły 10 lat. To ja tu miejsca nie miałem. Fenomenem jest ustawienie V-ki BMW. Przepraszam. Nie da się zastosować tych tulei. Wymiana panewek. A żeby wymienić Porsche panewki... Wiesz, że ja zrobiłem tych silników? Cześć, z tej strony Adam. Piotr. Witamy na kanale Global Motors. W odcinku poświęconym silnikom Porsche opowiemy sobie, jakie główne są usterki. Pokażemy Wam naprawiony silnik. Nienaprawiony też. I nienaprawiony silnik i omówimy sobie takie technikalia. Czemu silniki w ogóle w Porsche jakby ulegają awariom? Bo wydaje się, że jest ogólnie przesłanka taka, że Porsche to jest taka marka, że kupisz auto i będziesz jeździł 20 lat, tak? Teoretycznie tak. A w praktyce? A w praktyce problem z cylindrami. W większości problem z cylindrami w tym Porsche. Chociaż one miały utwardzone cylindry. Te 996, 997 z silnikami tymi starszymi, to one miały cylindry utwardzone, ale i tak te cylindry się zacierały. Często się zacierały. W większości problem był z zacierania. Pierwsza rzecz to... Ale materiał jest jakby... Cienka ściana cylindra, czyli tu pokażę nawet na tej V-ce, tu jest gruby cylinder. O, tutaj widać, nie? Mhm. A tu mamy cylinder już zatulejowany. O, Porsche. Zatulejowany grubą tuleją, którą dorabiam sobie sam na CNC. No bo tak, bo nie ma możliwości szlifowania, jest, nie? Tutaj nie remontu. Ta ściana tu jest cienka, robi się owale, robi się jajko, pierścień nie dolega dobrze, nie rozciera dobrze oleju i zaczyna się zacierać cylinder, bo jest aluminiowy. To jest już zatulejowane, to nie jest cylinder aluminiowy, bo tu już jest tuleja wstawiona, żeliwna i ona jest twardsza, ona na pewno nie będzie powodowała takiego owalu jak w cylindrze aluminiowym, cienkim cylindrze, bo to jest ścianka cieniutka. No i problem w tym właśnie był, że tego rozcierania oleju, no pierścień nie powinny rozcierać, tam jest ten dolny pierścień olejowy, powinien rozcierać ładnie olej po ścianie, jak on już nie leży dobrze, nie przylega do cylindra, bo cylinder jest jajo, pierścień jest okrągły, to zaczyna się rzeźbić. Wybieranie, nie? Zaczyna się wybierać. Jak zaczyna wybierać tą maść, tą glinkę, aluminium. Bo to blok jest aluminiowy, tak? Cały aluminium, tu też. I wszystkie, tak? To jest stop. Aluminium i boksery V-ki też? Aluminium z krzemem, dlatego ALSI nazywają to potocznie Alusil. Alusil, no tak. ALUSI. SI, no to tak. To jest taki stop, w którym tłok może chodzić po cylindrze. Ale tu jeszcze były jakoś chemicznie utwardzane te cylindry, co nic nie pomogło. W nowszym silnikach 991, 997 silnikiem 991, czyli EMA 102, 103, 104, nie ma już tego utwardzenia. Tam już jest całkowicie miękki cylinder aluminiowy. Tu utwardzali, ale to też niewiele dawało. No, tam te szybciej padają, bo powiem szczerze, że byli tu rekordziści z pod zatartymi cylindrami po 25-30 tysiącach. 25 tysięcy. Tak. Nieuznaną gwarancją też byli. Panamera też ma te bloki. Aluminiowy jest? Aluminiowy. Czyli V8 z Porsche też jest aluminiowy. Też aluminiowy. A V6? Tak samo. 3.6, tak? Mam tylko, że nie ten silnik z starego Porsche Cayena, bo stary silnik to był Volkswagen. To było 3.6 z Volkswagena. I to był dobry silnik? Nie robię tych silników w ogóle. Ale zgłaszali się na przykład klienci? Też padają. Też. Tak, pytali, ale nie, mam części do tego nie robię. Nigdy nie robiłem, nie robię tych silników Volkswagenowskich. Które najbardziej padają? 3.6, 3.8? No, chyba 3.4, bo jest najstarsza. 3.4. Największe przebiegi. Chyba 3.4 najwięcej się robimy. Ale 3.6 też. Te 3.6 0.3, czyli z tym oznaczeniem starym recyrkulatorem spalin. Bo to jest takie jak 3.4. Bardzo podobny, recyrkulator spalin jest taki sam, bo nowsza już ma recyrkulator spalin mocowany na trzech podporach, większy razem z pompą wtórnego powietrza, a to jest jeszcze stary. To jest też wiekowo takie jak 3-4, bo to wyszło w 2001 roku we wrześniu, to już ma 20 lat. 20, no to trochę. To tak naprawdę to one chodzą trochę, no my mówimy, że te Porsche padają. Ale też przebiegów nie robią dłużej, nie? Bo to no taki mały ten... Nie zależy, bo powiem Ci szczerze, że są klienci, czasem jak jest pierwszy właściciel, dba o olej, to ma te 200-250, nawet i więcej, no nie wiadomo, czy pierwszy silnik też, nie? Ale mają niektórzy około 200 tysięcy zrobione i wszystko zależy, jak się jeździ. Tu też panewki się wycierają. Ta glinka z ścierania cylindrów, to aluminium, ta maść, która się ściera, też zapycha o filtr oleju, też powoduje zacieranie się wału korbowego, bo filtr oleju nie ma drożności, bo on się zapycha tą glinką i olej nie przepływa. W nowszych silnikach jest jeszcze gorzej, bo aluminium jest miękkie, w
wpływa do zaworu solenoidu pompy oleju, które reguluje geometrię w pompie, zacina ten solenoid, pompa zostaje w pozycji zmniejszonego ciśnienia i zacierają się też wały. I to jedno powoduje drugie. No niby od cylindrów się zaczyna niedbania oleju, czasem rozbieramy silnik czarny w środku. No wygląda jakby, nie wiem, jakby nigdy nikt oleju nie wymienił. Jak to auto przyjeżdża gdzieś Szwecja, co ile trzeba Szwecja, Norwegia, tak, w sportowych samochodach co 5 tysięcy, co 7 to jest maksymalnie. No, ludzie jeżdżą po 15, nawet więcej. Jak przyjeżdża auto z Włoch, to tam olej chyba nigdy nie zmienia. Dolewają. Nigdy. Ale robimy, a propos. Robimy dużo z Włoch samochodów, to jest wszystko od tego brudne. Myjnia brudna, wszystko brudne, ręce brudne, bo one są niewymieniane oleje. Czarny film. Może je pizzę. Pizza zamiast olej wymienić. Pizza. Oliwa z oliwek. W środku też jest, jak myjemy to w środku nie, też. Ten silnik w ogóle wygląda jak nowy, ale tu w bloku widać, są takie, to jest już wżarte to aluminium, tak? To jest... Bo tu było, tak, tu stała woda z brudem, z błotem, bo to jest na górze silnika, stąd nigdy nic nie spływa, tylko się zbiera. A, czyli tu zawsze jest silnik brudny. Tu są koła. No tak, no to tu sobie... Tu są koła. I pryskają po całym świecie, po całym silniku i na włazi tu błota i to jest zeżarte aluminium. My jak to wyszkiełkujemy, możesz pokazać, to wżerki zostają, ale jest czyste, brudu już nie ma. No nie no, tu czyli... można by z tego jeść. No można, tylko że z tych wżerków już nie zrobimy na gładko tak jak jest tu zrobione, bo tu wżerków nie było, to wyszkiełkowało się perfekcyjnie, nie? Jest idealny aluminium, czyściutkie, tak samo na głowicy. Gdzieś tam miejscami jakieś wżerki już były, no bo też tu woda się działa, to wyżarła. Ale szkiełkujemy po to, żeby nie było tych skrzepów, bo myjka ultradźwiękowa nie wymyje tych skrzepów, nie ma takiej opcji. Zawsze te skrzepy jakieś tam są takie zeżarte aluminium utlenione, bo aluminium no tak, się utlenia. To nawet po felgach widać, nie? Tak, dokładnie, on się utlenia, nie? Widzę nowe śruby, tak? Zawsze nowe śruby. I powiedz mi, bo tutaj też widzę, jest klej na tych śrubach niektórych, tak? Tak, ale nie na wszystkich. O, tu. Nie na wszystkich. To jest klej do gwintów, a stosujemy tutaj klej dlatego, że tu na tych śrubach, na tych i na tych jest stopka, która trzyma wałek rozrządu. W deklu. I wiadomo, że wałek rozrządu jest smarowany pod ciśnieniem. Czyli większe tu... Tu jest ciśnienie oleju i żeby komuś nie kapało z tych śrub, bo one wiadomo, no, śruba nie jest na uszczelce, to dajemy dodatkowo klej. Zresztą fabryka, jak się odkręca... Też jest klej, czy nie? Jest. To jest taki niebieski klejek pod tym. I my tak dajemy tak samo. Czyli robi się tak samo jak oni. I tutaj co? A widzę, ładnie jest ten, to też jest klej, ale jest ładnie klej, położony. To jest Victor Reinz. To jest położone na Victor Reinzu, tylko my dajemy kleju cieniutko, tak jak fabryka. Nie wisi ten klej, bo jak wisi z tej strony, to wisi też od środka. Później go olej puka, wypłukuje i te kawałki tego, jak rozbieramy na silnik po jakimś mechaniku, to jest pełno w smoku, pełno w pompie oleju, silikonu oberwanego. Czyli szczegóły, diabeł tkwi w szczegóły. Musi być cieniutko, co to da, jak on nawali tego silikonu nie wiadomo ile, nic to nie da. I tak on nam wyszedł, czyli jak nam wyszedł, tu nawet nie widać, że wyszedł, a jest tak miejscami powychodził. Ale jest znaczy, cienko, że to jest to odpowiednio, odpowiednia. Musi być idealnie cieniutko położone. Jest specjalny pistolet, do tego kładziemy to tak, żeby było miało ręce i nogi. No śruby dajemy klientom, zawsze dajemy śruby. No, wygląda to ładnie, mogę pokazać. Kupujemy śruby hurtowo, samochodowe. Tak to wygląda. Twarde śruby, cynkowane. Stare sprzedajemy. Tak. Sprzedajemy stare śruby i zwracają się często, wiesz, sprzedajesz garść śrub za jakieś tam pieniążki i kupujesz 5 garści nowych za to. Ma to sens. No ma. Śruby mam nowe, czyste, a stare sprzedam, nie? Jak ktoś robi z silnikami, często nawet nie mówię, że Porsche, tylko Volkswagena czy czegoś, to wszystkie śruby to są szóstki. No to wszystko będzie podobne. No tak, no to nie ma śrub, no szukano to gdzieś tam na Allegro wystawię. Tak samo stare tłoki, możesz pokazać ile mamy. Nie zakładam starych tłoków. I też nie zakładam dlatego, że stare tłoki sprzedaję pojedynczo. Cenie, bo jak komuś brakuje. Cenie takiej, że kupię sobie komplet Vosneru za to. I ładuję Vosnery wtedy nowe komplety. Tu mamy tłoków troszkę, jeszcze tam na strychów wynoszone. To wszystko się nadaje jeszcze do zamontowania, ale ja tego nie montuję. To są tłoki ładne, niepozacierane. One już mają ślady, że chodziły, ale to są tłoki, do można je używać. Właśnie nie by trzeba było założyć i używać. Ja daję nowe. Tu zresztą widać, tu są tłoki założone nowe. No, na tym silniku można pokazać, no. A tak, jest silnik Caymana 987.
To jest silnik 3-4, ten, o którym wspomniałem, że najwięcej ich robimy, ale to dlatego, że one wiekowe. Idzie ten 3-4 rozwiercić na przykład do 3-6? No, 3-6 ma ten sam tą średnicę cylindra, 96. Trzeba byłoby wymienić wał z 3-8 i 3-6 z wykorbieniem 81 i wtedy krótszą korbę założyć i wtedy byłby 3-6. Da się to zrobić. Robiłem ostatnio taki silnik na 4 litry. Rozwiercałem 3-4 na 4 litry też, bo rozumiem, że blok silnika się nie zmienił, tak? Od 3-4, 3-6. Nie było. No tak. Blok silnika można powiedzieć, że się nie zmienił od 3-4, od 2,5 do 3-8. I co, to jest dalej mniej więcej ten sam? Bryła jest ta sama. Wymiarowanie całej bryły jest tak samo, tylko że cylindry, tu mamy 2,5 silnik, znaczy tu jest silnik ogólnie 2,7. O jest, no widać, że no, i tu i widać różnicę, nie? To jest silnik wyjęty z auta. Tak, to jest z auta wyciągnięty silnik, cylindry malutkie, to jest 2,7 motor. I to jest cylinder 85,5 średnica. I to się da rozwiercić, bo wtedy kupuję tłoki Arixa, są takie amerykańskie tłoki o średnicy 101, średnica cylindra i zakładam wał od 3,8, czyli uzyskuję na średnicy trochę, no i na wale oczywiście 3,8, to by było 3,8 plus ta różnica, wychodzi 4 litry, a silnik 991 jestem w stanie przerobić na 4,2 litra. 4,2 litra. 102 średnica tłoka z 3,8 i wykorbienie, wał korbowy z GT3, z 4 litrówki. A czy przerabia się, czy już zaczynałeś naprawiać albo trafiają do ciebie te 3.0 turbo, nie? Bo Porsche zmieniło na turbo silniki, tak? Jeszcze nie robiłem. Za młode to jeszcze chyba, nie? No, z młodymi jest tak, że ludzie mają gwarancję ubezpieczeniową. No wiem, gwarancja albo ludzie wykupiony się, ten Apple. Ja pamiętam, jak Panamera, Cayenne Panamera skończyły 10 lat, to ja tu miejsca nie miałem. Gwarancja była 5-letnia fabryczna. I dokupywali. Tak, mówię o Polsce, tak. O Polsce to się nie przyjęło. Ale Zachód mnie tu zasypał Panamerami. Pamiętam, że były takie jaja, że nie wiedziałem, gdzie to stawiać. No bo jakby nie było, no to jak ktoś kupił sobie Cayena, jeździł nim te 8, 9, 10 lat, przyzwyczaił się, no to nie woli wyremontować, niż sprzedać, nie? Znaczy, powiem ci, że nieraz się śmiałem, bo często ci ludzie, którzy byli przyzwyczajeni, znaczy przywiązani do tych swoich samochodów od nowości, to oni tak fajnie wszyscy tłumaczyli, że oni ciągną przyczepę z koniami. Ten. I że oni, a tych klientów było, nie wiem skąd tu przyszedł na tyle, ale taką bajkę wymyślali. Wszyscy mówią, ja to mam do ciągnięcia przyczepy kempingu, przyczepy z koniami i to auto mi pasuje. Jakby nie wiem, wstydził się, że on starym autem jeździ. Przecież żaden wstyd, to jest Porsche, można trzymać nawet 50 lat. No tak. Jaki to jest wstyd? A poza tym, jaki to jest wstyd w ogóle jeździć starym autem? Jeździ, bo ma sentyment, bo lubi, bo... Jeżeli ma porządny samochód, to przecież to żaden wstyd. Jeszcze ja miał od nowości, bezwypadkowy, czyli karoseryjnie ładny, nieumęczony, to co to niech ma 20 lat. No tak. To co, idziemy teraz na drugą część warsztatu, pokażesz nam maszyny, gdzie trafiają takie silniki. Na trzecią część. Byliśmy na pierwszej. No, ta jest druga. Jesteśmy na drugiej. Tam będzie trzecia. Idziemy na trzecią. A kiedyś będzie czwarta. Zapraszamy, jesteśmy w trzeciej części warsztatowej, jak to nazwałeś. Tak, dużo masz tutaj maszyn i po kolei... Są maszyny do obróbki silników. Właśnie. Czy nie wszystkie, bo może zaczniemy od... Może zaczniemy od maszyn do cylindrów. Dawaj. Tu mamy wytaczaleczkę do cylindrów. Na tej maszynie wytaczam cylindry, czyli te aluminiowe otwory, w których tłoki chodzą. Wytaczamy na tej. Wstawiamy później cylindry. Tuleje? Tak, tuleje taką. Takie coś. Ja robię to na takich grubszych tulejach. Do tego kupiłem też taką wielką tokarkę, bo ta rura mi wchodzi. Chodzi o to, żeby tuleja po prostu wchodziła na przestrzał. Mhm. Wrzeciona. I jak czasem trzeba szybko dorobić jakąś tuleję, bo czasem tak jest, że otwór już był wcześniej wytaczany, że jest większy. No potrzeba czasem. Czy można dorobić indywidualnie? Sobie, tak, bo tam to wszystko robię na CNC u znajomego. Bo to nie ma sensu się z tym bawić, zresztą to jest zrobione tak naprawdę pikuśnie i zewnętrzna strona nie jest toczona, tylko jest szlifowana, żeby była gładka i żeby przylgnia tej zewnętrznej strony do cylindra tego, który wytoczę, o odbiór ciepła chodzi, żeby się tuleja nie nagrzewała. Jak nie leży tuleja w cylindrze, nie jest
opłynięta równiutko, nie trzyma całą powierzchnią aluminium. To nie oddaje równo temperatury. I wtedy się nagrzewa mocno, no i jest problem. Nie? Także stwierdziłem, że zresztą po wytaczaniu idzie na honownicę i robię taką powierzchnię gładką. Wygładzam na honownicy i dopiero wtedy prasowuję tuleję po wygładzeniu tej ściany, bo po nożu zawsze jest jakiś tam ślad, nie? Ślad, no jest to takie, o takie, chropowate. Mhm. Gwint. No tak, tak. Będzie, że gwin. No tak, no bo to... Od obracania się noża. Nóż jak wygląda, chodź, pokaż mi. No i to jest nóż do wytaczania? No. No tu mamy nożyki do wytaczania. A, są. Tak to wygląda. To jest wkładka z nożem, zakładana jest do maszyny tutaj. I to wytacza. Tym. Tu są, jak widać, wymienne, nie? To jest akurat do żeliwa, bo... Są różne rodzaje, no. Aluminium wytaczam takimi wkładkami diamentowymi, drogimi. Jedna wkładeczka kosztuje 120 zł. Ona ma tylko taki malutki diamencik na końcu, ale wychodzi przepięknie gładkie aluminium. Idealnie taka struktura jest gładziusieńka. I wymiar jest identyczny, nie nagrzewają się, bo ważne jest też, że jak wytaczam dokładnie, bo zostawiam do wyhonowania tylko 2-3 setki, to jak zaczyna na zwykłym nożu zaczyna wytaczać u góry, nóż się nagrzeje, to on się rozszerza. Jak się rozszerzy, to robi stożek. A no tak. Te diamentowe się nie nagrzewają. On gdzie na wysokich obrotach, zbiera mnie dużo i jest identyczny wymiar u góry i u dołu. Wychonuje tylko delikatnie i tuleja mi wchodzi jak złoto. No, tuleja wchodzi na 500 wcisku, bo musi być wcisk, nie? No, w Porsche się to sprawdziło. Kołnierz duży, uszczelka przylega na kołnierzu całą powierzchnią. To przetłoczenie na uszczelce przylega tutaj. I uszczelnia idealnie na tulei, nie na... kupionej tulei, która kołnierz ma malutki i uszczelka go mija całkowicie. Jest nieuszczelnione, często te tuleje wyciągamy, jak ktoś tam zrobił, że kłapały, ruszały się, no bo niedociśnięta była tym. W BMC, w BMW, przepraszam, nie da się zastosować tych tulei, bo rozszerzalność bloku jest bardzo duża, a ta tuleja stoi w miejscu, ona się nie nagrzeje, to rozszerza się 200, maksymalnie 3 może. Czy inny materiał idzie do BMW? Inny materiał, tak. Masz taką tuleję? Mam. Do BMW idzie. Do BMW tulejujemy na... Jeżeli jest zatarty cylinder, to tulejujemy tuleją aluminiową. Tak Alusi. To jest Alusi. To jest oryginalny Alusi. Taka tuleja jest zbijana do BMW-ki. Do BMW? I to się sprawdziło, o to chodzi. Zresztą to robią w Niemczech. Jakby nie trzeba chyba często tulejować, bo Porsche zatarta, zawsze tulejuje. Jak jest, nie? Zatarta, to jest jeszcze jedno wyjście, bo jest tłok nadwymiarowy do BMW. Taki. To jest akurat S63. No jest nawet podnapisane. Tak, i są tłoki nadwymiarowe, one mają 0,20, nie 0,25, tylko plus 0,20. Jeżeli ryski są nieduże w bloku, to wyhonuje te 0,20, wytaczam na wytaczaczce 15 setek, 5 setek dohonuje i chodzi w oryginalnej tulei. Bo tak jak wspomniałem, tuleje w BMW i w Porsche nowszym już nie są utwardzane. Mm-hmm. To jest ten sam materiał, z którego jest odlany blok. A Porsche miało, te starsze miały utwardzane jeszcze te tuleje. No i to wymyślili tak, że zrobili tego tłoka na 0,20 i można dohonować, nie? Można go... No ale jak jest większe, jak już więcej trzeba zabrać. Bo jeżeli tłok idzie po ścianie, gdzieś tam skrzywi korbę i wydrze dziurę, no to trzeba tulejować. To już nie ma wyjścia. To są średnicówki do mierzenia. Tak wyglądają tu zegar. Pokaż, o taki, no. Na przykład taki. Dobra, zmierzmy coś, mamy co, nie wiem, tuleje, czy cokolwiek, jakiś blok może, o. Tu mamy wytoczoną tuleję, to nie wiem, czy to jest ta średnica. O, akurat jest ta średnica. No. Tu jest wytoczona tuleja i to można mierzyć. Zegar jest nieustawiony w tej chwili, ale w taki sposób się to mierzy. Ile może być różnicy? No masz w sensie... To jest pod tuleję, to jeszcze będzie dohonowywane. Mm-hmm. To różnicy nie może być. Wszystkie wbijane są na 500. Na 500. Temperatura to musi być 20 stopni, bo to też jest zależne od temperatury. Setka w tą, setka w tą. Jak jest zimno, to się wszystko kurczy, aluminium pracuje. Jak się nagrzeje od noża, to też jest większe. Czyli to wszystko trzeba brać pod uwagę. Wszystko. No tam to są setki, to nie jest dużo. To są setki różnicy, ale to się bierze pod uwagę. Różne aspekty trzeba brać pod uwagę. Dociśnięcie bloku na maszynie za mocno
Nie pęknie? Nie, tylko przestawia go. Już robi jajowate cylindry. I dohonujesz go, popuścisz i on się, popuścisz go z maszyny, czyli z tych ścisków, które tutaj są. One trzymają niby na bokach, nie trzymają na środku. Dociskasz blok tymi ściskami, ale to jest dość duża siła. Popuścisz te ściski i robi się otwór w innym wymiarze. I dohonowywanie tego, ja najpierw dokręcam tak nie za mocno, ale już takie gładzenie całkowite jest praktycznie na popuszczonym bloku, lekko dokręcony, żeby otwór był idealnie równy. Bo to jest, to też jest ważne, to ktoś nie wie, mocowanie, są też takie mocowania, które jedną śrubą mocują na środku bloku, uginają blok na środku. No tak, on na bokach nie będzie przylegał, nie? No, uginają blok na środku i robi się totalne jajo. I puszczasz go z tego, a on jest... Ja miałem takie przypadki z wcześniejszej szlifierni, że... Dlatego też postanowiłeś sobie zakupić swój park maszynowy, bo były... Dlatego tak, bo było jeżdżenie tam i z powrotem, za ciasne, za luźne, źle zrobione, no... No tak, teraz po każdym procesie bierzesz, mierzysz, sprawdzasz. Tak, zawsze mierzyłem. Jak przywoziłem blok ze szlifierni jakiejkolwiek, to też mierzyłem. I też przyjeżdżam, okazuje się, że każdy otwór inny, albo jajo w tą stronę ciasno, w tą stronę luźno. A to było spowodowane tym właśnie, że ściśnięty blok i później już szlifierz odkręcił go, wydał mi i nie zmierzył. Jakby zmierzył, to by widział, że się cyrk robi, nie? A on już nie mierzył. Mierzył na maszynie, odkręcił go i dziękuję, do widzenia. I oddawał mi blok. Na maszynie ja było okej, odkręcił nie okej. Ja przyjeżdżam do domu, wkładam tłoka nowego mikromierz, mierzę ile on ma, przenoszę mikromierz, rozmiar tłoka na średnicówkę, wkładam do cylindra, patrzę ile jest luzu. Przywożę blok, okazuje się, że jest 200 luzu. To z powrotem dymałem, że tak powiem, za przeproszeniem, z tym blokiem na rozhonowywanie. A tak to jak sobie robię tu sam, to sobie zrobię. Nawet jak mi się nagrzeje na maszynie, to czekam, albo mi go honol wystudzi. Popuszczę, zmierzę, przed złożeniem zmierzę i jest tak, jak ma być. No, no nie, tutaj są małe wartości, nie? To wszystko musi. To są setki. Setka, dwie... To są setki. Setki milimetra, tak? Setki dziesiąte. Milimetra. Dziesiąte milimetra. Milimetr to jest mało. Tylko setki. Setki milimetra. To są setki milimetra. Dziesiąte to już jest, jak jest, dycha luzu między cylindrem, to już jest zużyty motor między cylindrem a tłokiem. To już ten tłok przewraca się w cylindrze, skacze u góry, jak go korba zawraca, czyli robi tak, i on już rogami może dotykać do głowicy. To ile może być? Ile powinno być luzu w takim fabrycznym silniku? Opisane jest na tłoku. O. Wosnery tłoki zalecają przy średnicy 96-99 500. BMW opisuje 200, ale to dlatego, że aluminiowy jest cylinder, czyli cylinder ucieka równo przed tłokiem. Tłok się nagrzewa, puchnie tam przykładowo 2, 3, 4 setki. Ile by nie spuchnął, to tyle samo puchnie cylinder. Czyli cylinder tak samo ucieka przed tłokiem. Mm-hmm. I to się nigdy nie zacierało na minimalnym luzie, bo na tłoku z BMW jest nawet napisane 90, w tej, którą przywieźliście, to jest 91,99, a cylinder jest 92,001, czyli jest 200 luzu tylko. Nie wiem, czy tu też jest napisane, tu jest więcej, tu jest 88,987. Jest opisana jest średnica cylindra. 88, tak. No. To jest turbo S63. Tłok. No i to tak. Ale te też padają silniki, nie? Tak. No to w większości wały korbowe się zacierają w tych. Wały korbowe, tak? No to cylindry też są zrysowane, bo właśnie wracając do tego, że... Bo E46, no, no dobra, skończmy. Wracając do tego, że cylindry można dohonować, to przy zatarciu panewki, jak panewka rzuca tymi opiłkami, tymi, jak się zaciera, to wchodzi pod płaszcz tłoka i rysuje cylindry. I wtedy trzeba przehonować, jak przehonujesz dychę i jest luz wielki, no to już trzeba honować na 20 i kupić tłoka. No. No dychę, nie. Dychę przy takim silniku nie wyobrażam sobie. Ktoś by robił półśrodek, a to większe pierścienie założymy. Do 500 bym się odważył dohonowywać cylinder. Do 500 bęce. Więcej nie. Tak, bo on zawsze ma te 5. Czy ma temperaturę 60 stopni, czy 90, czy olej ma 130, to zawsze te fabrycznie jest 200 luzu i jak dohonowałbym na 5, to zawsze będzie te 5. Bo cylinder ucieka równiutko z tłokiem. No tak, to jest temperaturowo tak samo. Ten sam materiał. Tak. Ten sam materiał. Dlatego też nie stosujesz żeliwa w... Bo właśnie, bo ten blok aluminiowy tak ucieka, że ten tuleja spuchnie 200, a blok spuchnie 5 i on ucieka przed tuleją, tuleja się robi luźna. I większość tych bloków, które tu
poprzyjeżdżały jakieś tam potulejowane, ktoś tam stwierdził, że można zatulejować, to wszystko było złą. Trzeba było blok zmieniać albo tulejować aluminiową tuleją. Nie sprawdza się. Wiem z doświadczenia, że się nie sprawdza. Nigdy nie tulejowałem, ale dużo ludzi tulejowało i nie sprawdza się to za cholerę. Okej, ale już tak abstrahując, te silniki Porsche, bo tam zaczęliśmy od tego Porsche, czy one po tulejowaniu, no teoretycznie te silniki powinny być wytrzymalsze. Chodzą. Przecież wiesz, ile ja zrobiłem tych silników? To już w tysiącach sztuk. I jeżdżą. Jeżdżą i będą jeździć. Cylindry raczej wytrzymają, tylko że ja też klientom mówię, że, bo ja daję rok gwarancji bez limitu kilometrów, że po 70 tysiącach, żeby uratować ten motor dalej, wymiana panewek. A żeby wymienić Porsche panewki, to niestety motor trzeba rozłożyć na drobne części. No nie ma w miski olejowej dostępu do korkowodów, bo to jest bokser. Czyli rozebranie silnika i jego złożenie. Drobny mak. No i uszczelnienie od nowa. No i też łączy się to z kosztami, no wiadomo, no, że... robocizna taka jak przy remoncie. Wiadomo, że jak ruszymy pierścienie, to też pasuje pierścienie nowe założyć, ale tuleja już zostaje, przehonuję ją, tylko wygładzę na honownicy, ale już tulejować nie trzeba i tłok też może zostać, bo tłok się nie zużyje po 70 tysiącach, ale panewka właśnie, 70 tysięcy to jest bezpieczny przebieg na panewkę. Panewka jest wąziutka, no, uderzenie korbowodu duże, tłoki w Porsche są nawet i 102 średnicy w tych nowszych, ale w tych starych 997, czyli z silnikami tymi 996 tej samej budowy, maksymalny tłok był 99, no to jest wielki tłok, panewka wąska, to tego ciśnienia jest mega dużo, uderzenie jest na panewkę bardzo duże, no i tak się dzieje z nimi, że się wycierają, też panewki się zacierają w podszawkach. No. Wszystko się zużywa. To mocne, wysilone silniki moc też. Moc duża i chodzi o też o, wiesz co, wagę, no też, żeby nie palił ten silnik, nie wiadomo ile. No Porsche akurat jest oszczędny, jest wyścig, nie? Firm, no jest, ale jest lekkie, bo to też jest, wiesz, bo moc w stosunku do ciężaru auta. No bo MK V10, no to... No, spalanie to jest uzależnione, no w MK ciężka, nie? Pali dużo. Dwie tony, pali strasznie dużo. No V10 to nie, lubi sobie pociągnąć, nie? No jakbym miał V10, to nawet bym nie chciał, żeby mniej paliła. No ale nie, to faktycznie Porsche, nawet jak to GT3 mieliśmy, no to potrafi to poniżej dychy spalić, jak no, się jedzie. No na trasie tak. Tak, no. Ale normalnie jeżdżąc to jest 13, 14 litrów. To jest wszystko waga, no. Silnik jest oszczędny, ten, który mieliście, to jest na pełnym wtrysku, no to już w ogóle jest oszczędny motor. A waga tego auta to tonę 500 niecałą, nie? No. GT3 to jeszcze lżejsze, nie? 1390, coś takiego. No bo się wyciągnie to jakieś tam fotele, nie fotele. A właśnie, a jeszcze jak już jesteśmy przy silnikach Porsche, to mówiliśmy o tym silniku GT3. Mówiłeś, że on jest specyficznie doprężony, tak? Że... Tak. Znaczy w stosunku do zwykłego 3.8, nie? Bo on się wyżej też kręci. 3.8 też, bo 3.8 ma średnicę cylindra mniejszą, a kopułę na tłoku taką samą jak GT3. I wgłębienie w głowicy jest też takie jak w zwykłym. A jak jest średnica cylindra większa, to powietrza pcha trochę więcej do tej komory spalania i spręża bardziej, nie? Jest doprężony, jest mocniejszy, no i jest wykorbienie większe na wale. No tak, no obrony. Chociaż się... nie, chociaż są, jest GT3 3.8. Wy mieliście. My mieli 3.8, 3.8. No, no to jest taki sam, wał. No ale ona się tam do 8 ponad tysięcy kręci. Ale nie? Jest tak, jest o właśnie obroty nieograniczone przy 6,5, większe zawory w głowicy, kolektor inny, czyli zasysania powietrza więcej, to też się, jak zas się więcej powietrza, to też to sprężanie jest większe. No tak. No. Czyli wysilony bardziej silnik, nie? Tak. Czym więcej wpuścisz powietrza do cylindra, to tłok jak później idzie do strony głowicy, to spręża więcej, bo więcej tego powietrza musi to ścisnąć gdzieś, nie? I dopręża bardziej. No, GT3 fajny, co tu dużo gadać. Dzisiaj jest sobota, no to maszyny no to są tak posprzątane. Ale w tygodniu... Odkurzacz posprzątał. Odkurzacz posprzątał. Ale w tygodniu pracują cały czas. Tak, no to co, przyjechalibyśmy, pokazałbyśmy na przykładzie jednego bloku, jak to robisz, jak dobierasz, jak mierzysz, sprawdzasz. Na przykładzie nawet dwóch bloków, bo tu też robię V-ki na tym stole obok, który jest położony, robię silniki V. Fenomenem jest ustawienie V-ki w stosunku do... Bo kąt rozwarcia, tak? Wytacza, no, nie tylko kąt rozwarcia, bo nie tylko przewrócenie stołu 45 stopni, ale jak przewrócisz V-kę 45 stopni, to jeszcze możesz ją przestawić w tą stronę, czyli poziom V-ki
Fałkę jest bardzo ciężko ustawić. Fałka musi być ustawiona. Ja ustawiam fałkę, najpierw ją ustawiam na takim przyrządzie elektronicznym. To jest taka poziomica elektroniczna, żeby sobie ją ustawić w miarę, to taka poziomica elektroniczna ją ustawia w jedną stronę, ustawia ją w drugą stronę, a potem jest ustawiane na zegar. Zakładam tutaj zegar, czujnik z zegarem i jest ustawiana poprzek i wszerz. Musi być idealnie równo. Do wrzeciona musi być idealnie równo, bo jak nie ustawisz jej równo, to ci wytnie cylinder pod kątem. No i wtedy dupa. Wtedy jest już amen. No, no wystarczy. Właśnie, nikt nie chce robić tych fałek, bo fałką, samo ustawienie fałki to jest... No, dobrą godzinę się trzeba męczyć, żeby ona była tak do setki ustawiona. Tolerancji jest 5 setek fabrycznej, ale ja staram się ustawiać setkę, dwie. To jeszcze zależy wszystko, jak ktoś wcześniej robił silnik i zeszlifował płaszczyznę. No to już może być coś nie tak. To już jest dupa. To jeszcze ustawiam w inny sposób. Pośrodkuję płaszczyznę do cylindra, bo tu mam czujnik, też zakładam. Tu jest do założenia czujnik. O, tu się zegar rusza. Tym, czekaj. O, widzisz? Chodzi zegar. Puszczam w cylinder wrzeciono. Żeby sprawdzić. Poprzek i przekręcam 45 stopni, żeby sprawdzić, czy ten cylinder jest równo, czy ten otwór wytnę znowu równo do tego, co było. Czy on jest czy trochę trzeba poprawić, nie? No bo jak ktoś już wcześniej robił i ustawił, jak mu się chciało, albo jak mu się nie chciało, no to jest problem. To ustawieniem wtedy jest, naprawdę jest problem, żeby ustawić idealnie otwór do fabrycznego wymiaru, nie? Kątu. Jak widać, zagadnień związanych jest mnóstwo. Bo ten silnik, taka czy szóstka zwykła, jak tu stoi, to kładziesz go na stole, no jest prosty, nie? Przykręcasz bo... i nic nie ustawiasz. Idzie idealnie równo. Nic nie trzeba ustawiać. No, boksy... z fałką jest nie jest wesoło. Nie jest wesoło. No i fałkę jeszcze później trzeba przeszlifować płaszczyznę równo do tego. Czyli ja tego nie ściągam, nie przestawiam, tylko do tej maszyny zakładam głowicę taką. Tu. I szlifuję z jednego zamocowania. Żeby nie było przestawione w stosunku do cylindru. Bo tak to jak ściągnę, założę na maszynę... na inną maszynę, inną, już kolejną. Do, do płaszczyźniarkę, to nigdy mi to nie leży tak. I wtedy cylinder... No nie ustawisz drugi raz tak samo. Nie ustawisz, nie ma szans. A to są setki, to tak jak mówię. Ja ustawiam, staram się ustawić blok od Panamery ma... Panamery, czy BMW, czy Panamery ma 60 cm długości. No. I między jednym końcem, a drugim setkę różnicy. To nie wiem jak się oznacza, bo są stopnie, minuty, a potem sekundy, tak? Kontakt? To będą jakieś milisekundy, jeżeli byś to chciał sprawdzić. To jest minimalne odchylenie. To jakbym wyciągnął, tylko ściągnę stół, założę go z powrotem i już jest całkiem inaczej. No tak. To już nie ustawię z powrotem. Zagadnień i jest, jak widać, dużo takich niuansów, nie? I takie drobinki, takie, wiesz, i to musi być... I to wszystko ma wpływ później na pracę tego silnika, nie? No, oczywiście, że tak. Przerwam, że fabryka, jak obrabia blok, to też idzie wszystko z jednego zamocowania. Czyli, że od początku do końca. Myślę, że idzie z jednego zamocowania, że nie ma. Tak samo wstawianie tulei. Zrobiłem sobie takie proste urządzenie, żeby nie bić młotkiem po tulejach, właśnie w fałce i żeby jej nie ściągać do wbijania tulei na prasę, tylko zakładam na szpilkach od głowicy siłownik. Cylinder jest ładnie wypolerowany, bo puszczam ostatnie wytaczanie na takim malutkim posuwie, jest gładziutki, świeci się jak złoto. Kręcam szpilki, te co do głowic i wpycham hydraulicznie tą pompą tuleję. I nie biję młotkiem po tym, bo niektórzy to wbijają, nie mają, albo na prasie to trzeba ściągnąć, trzeba później, bo wiesz co, po wytoczeniu tulei, po wmontowaniu tulei dopiero się robi płaszczyznę. Czyli ściągnięcie znowu na prasę, znowu przestawia blok. No tak, każdorazowe Każde jedno ruszenie. No. A ja robię wszystko z jednego zamocowania. Prasowuję tuleję i robię płaszczyznę i jest idealnie równo. Musi być idealnie równo. To co, w następnym odcinku pokażesz nam, przyjedziemy sobie, pokażesz nam jak się dzieje, jak się wytacza. Jak się ustawia, jak się wytacza. Jak interesuje Was ta tematyka, to piszcie w komentarzach, żeby było więcej odcinków. Piotrek ma ogromną wiedzę i fajnie by było to wykorzystać i pokazać, bo to są mega ciekawe zagadnienia. Tymczasem my się z Wami żegnamy i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć.